przyczepa ze zbożem, transza numer 2 leci sobie tam. Farmerek dojechał na pole sprawdzić, co tu u chłopaków. Jak widzicie, kosimy. Tym razem kosi u nas sąsiad, klasem starym, ale daje czadu. Jeden z pracowników już presuje baloty. Żeby tutaj nie tracić czasu, od razu jedziemy balociarom. Ponieważ my robimy 6000 balotów rocznie, koledzy i koleżanki, no więc jest co robić. 6000 balotów skąd się bierze? Więc zaraz tu wylatuje kuleczka. Kuleczka nieudana. Tu mamy przykład najtańszych siatek. Co tu dużo mówić, no. Nie wypowiadam się. Nie będę się denerwował. Po co się denerwować? Życie jest za krótkie na to, żeby się denerwować. Pszenica ładnie sypie. Ogólnie wilgotność była 11,5 z przycza, więc taka nawet duża. Ale tu już na środku jest kozak. Przyczepy jak zwykle uszykowane te same, zielone. Na taką przyczepkę do nas wchodzi 14 ton zboża, więc jest to ogromna ilość. Tam jest już druga przyszykowana. Trzecią przyczepą Marek pojechał na magazyn, ponieważ my mamy magazyn zbożowy swój i za chwilę wam pokażę, jak to idzie sobie na magazynie. No i tutaj na wadze ważymy sobie. Pan Marek przyjechał szósteczką. Po zważeniu towaru Marek jedzie na wywrotnicę i ładujemy sobie naszą pszenicę w nasze baniaki. No bo głupio byłoby nie korzystać. Baniaków jest na 6000 ton zboża, więc przemiał mamy duży. Dawno wam nie pokazywałem magazynu. Tu na magazynie też mamy traktorek. Jest to 60 z gumą do podpychania, proszę państwa. Tak ona wygląda, bo to jest magazynowy traktor, więc jest cały zakurzony, zawalony, ale działa, odpala. Dawaj tu do telewizji. Marek, do telewizji kogo dajemy? Ciebie? I tu mamy pszenicę. Pszenica ładna. Ładna pszenica, proszę państwa. O! Piękna. No i co? Tutaj mamy sobie rozdzielnię. Tutaj jest rozdzielnia, no i tu się steruje tymi kubełkami pionowymi, poziomymi. Tu się otwiera też klapy na głównych silosach. Tu mamy porozpisywane, ile gdzie jest zboża, jakiego. Te, gdzie są kartki, to są pełne najczęściej. Te, gdzie nie ma kartek, to są puste, bo wiadomo, po sezonie kukurydza niestety z dużą stratą, a mianowicie na pewno zero zarobku. Pytanie, jaka strata? Strata ogromna. To tak jak wszędzie, wiecie zresztą. Marek? Panie Marku? A ile miała wilgotności? Jaką miała wilgotność? 11. 11. Smacznego życzę. Dziękuję. Pan Marek zajada obiadek. Pan Marek zajada sobie obiadek, a ja sobie jadę dalej. Co chciałem powiedzieć? U nas za dużo zboża nie ma, w tym roku jest 30 hektarów pszenicy, więc to jest nic. Magazyn tutaj coraz bardziej się rozwija. Tutaj ta część zawsze była tylko tu wybetonowana, a dolaliśmy tutaj cały pas betonu. Jeszcze by się przydał tu murek oporowy, ponieważ jak tu już potem na hałdach są setki ton, czasami nawet po 500 ton tu leży, no to jest problem, że to zboże się rozjeżdża. No i na czym my tu operujemy? Operujemy sobie na suszarni takiej, firmy nie pokazuję, bo ta firma, to wiecie zresztą, że ja tej firmy promować nie będę z wiadomych przyczyn i powodów. Nie mam zamiaru pokazywać loga tej firmy ani nic. Pokażę wam środek, jak wygląda. Tu mamy koło, tu wiatr leci, pyk. Tu sobie idziemy, jest suszarnia wymyta, przyszykowana, jak widzicie, przemiał, umyta, przyszykowana do sezonu kukurydzianego. A tu mamy tą starą Jugosłowiankę. Tu jest ta nasza stara Jugosłowianka, która też jest na gaz, tak jak i ta suszarnia jest na gaz. Tutaj mamy zbiorniki z gazem. Zaraz wam pokażę, co my tu mamy.
mamy tutaj dwa zbiorniki z gazem. Po tej stronie i jeden po tej. One są połączone wszystkie trzy i możemy obsługiwać tak, że jeżeli gaz się kończy w tym zbiorniku, możemy na tamten, a jeżeli w tamtym, to w tym. Możemy przepuścić sobie gaz. No i co dalej? Tutaj idziemy sobie, jest ten piec. Piec Siemensa i suszarnia, która została w zeszłym roku ocieplona u góry, cała nowa. Zostało ocieplenie założone i została założona płachta. Teraz do dołu będziemy dalej ocieplać, co daje bardzo duży zwrot na energii, zwrot na gazie, zwrot na suszeniu, no bo jak wiecie, to są bardzo drogie rzeczy na chwilę obecną. No i trzeba te koszty bardzo kalkulować. Magazyn zaczyna być sprzątany, zaczyna być przygotowywany do sezonu. Pszenica na przyczepie już tutaj czeka. Hop. Pszenica tutaj na przyczepce czeka już następnej, cyk, naładowana. No i myślę, że żniwa potrwają u nas tak jak zwykle, czyli 2 dni. Dłużej nie trwają, 2 dni na ogół to jest maks. I po takich 2 dniach już mamy wszystko wymucone u nas i czekamy sobie potem na następny po prostu pokos trawy, tak? Jesteśmy na magazynie, tutaj jest waga profesjonalna, starowana normalnie z atestem i tak dalej. Wpisujemy sobie tutaj o i mamy na przykład 17400 minus 3660, to była waga pierwszej przyczepy. Teraz pan Marek przyjechał 17,80 odjąć 3660. Takie wartości ładował pan Marek. No i tak jak wam powiedziałem, kochani, 2 dni jest po żniwach. Operator tutaj presą już robi, bo mówię tak jak wam mówiłem wcześniej, 6000 balotów do czegoś zobowiązuje, to jest co robić. Uwierzcie mi, że to jest co robić. Jest co zwozić i jest co napierdzielać. I kolejna przyczepa. O Jezu, sypie się. Marek będzie zbierał. Widzicie? Mam nagrane. Żeby nie było, mam nagrane. Pan Marek będzie zbierał tu. Nie no, nie będziemy go zmuszać. Zaraz się tu pozamiata. Kurde, ale nawalił. Gołębie wydziubią. Kombajn jedzie. Presa presuje. Balotów już tutaj jest nakulane. Byłem na chwilę na obiedzie. I jadę dalej sobie tu. Witam serdecznie, kochani. Niestety żniwa przerwała nam pogoda. Pogoda przerwała żniwa. W związku z tym wczoraj ukosiliśmy 8,5 hektara. No i ni chuja więcej, że tak brzydko się wyrażę. W związku z tym mamy teraz martwy sezon. Nie możemy słomy robić, nie możemy robić żniw. 8,5 hektara zrobione dopiero, więc to jest nic. Więc w wolnym czasie wozimy sobie lawetą słomę. Słomę, która jest jeszcze na resztkach, jak widzicie, tutaj już jest taka brudna dziadowska słoma, ponieważ to są już resztki słomy. No i w związku z tym, że to są resztki słomy, no to trzeba je pozwozić, bo się rozpadają te baloty. Ale co u nas się dzieje? A mianowicie, jak co roku, bielimy obory. Załatwiłem sobie pana, proszę bardzo, tam jest. Busikiem przyjechał. No i tak wyglądają nasze obory na dzień dzisiejszy. Czysto, jasno, zobaczcie. Da się? Da się. Stara obora jak świat, zajechana jak pięty Mojżesza, ale jednak się da. Proszę bardzo, raz do roku to robimy. Wszystkie supy białe. Wszystko ładnie zrobione, kochani. Zobaczcie, jak tu się zrobiło ekskluzywnie. Wszystko wybielone, świeżutkie, zrobione. Tutaj mieliśmy... Rok temu mieliśmy gościa, który zużył całą paletę zużył wapna i nawalił tak grubo, że się nie da. Teraz mam pana, który robi na 2 razy cienką warstwę. No i tak nie opryskał wszystkiego. Wszystko nie jest upierdzielone jak ta lala. Tutaj nawet ten ślad na suficie nasz nie jest taki zły. Pokażę wam za chwilę cielętniczek, jak wygląda. No i my mamy teraz martwy sezon. Żniwa, myślę, w przyszłym tygodniu dopiero, bo spadło naprawdę tyle deszczu, że szok. Przyszły tydzień kończymy pszenicę. Ale za to kukurydza, lucerna i trawa. Puf! Na 4. pokos. Pięknie! Pięknie! Krówcie sobie jedzą, zajadają paszę. Ja wam pokażę jeszcze cielętniczek, jak tutaj jest zrobiony. O, tu jest maszyneczka, tu mamy maszyneczkę, o, tu wszystko upierdzielone i tu również mamy ściany wybielone wszystkie, wszystko jest bardzo ładnie, zobaczcie jak tu się zrobiło pięknie, zrobiło się jak ta lala. No i teraz maszyna robi tu. Idziemy zobaczyć, jak pan robi.
Idziemy zobaczyć, jak pan robi, bo pan to robi teraz właśnie na ocznie. Ha! Przyjaciele moi! No i jak to wygląda? Wygląda to tak. Zwierzęta są zamknięte na dworze. Zwierzęta są zamknięte na dworze, żeby nie były w środku. Staramy się odgradzać, bo to wapno nie zabija, ale wiecie, o co chodzi. A pan sobie tu pryska. Ja pana sobie trochę nagram z tyłu, tak żeby było widać. O! Taka lanca. Tak to sobie wygląda. I deseczka po deseczce tutaj pan sobie ogarnia, lancą wapnuje. Kolejny budynek. Została nam jeszcze obora, druga do zrobienia. O matko! Obora na górze też jest czyszczona, ponieważ przed takim wapnowaniem wiadoma sprawa. Wszystko trzeba wyczyścić, poskrobać stare gówna, pajęczyny pozdejmować, takie rzeczy. No i tak to sobie leci. Z nowości przyjaciele jeszcze. Taka ciekawostka. W kejsie nie było nic. W kejsie nie było nic zepsute z natury technicznej. Nie zepsuła się żadna pompa. Nie ma uszczelki pod głowicą walniętej. Były dwa wycieki w wężu. Dwie dziurki małe, które powodowały, że uciekało paliwo. No i tym miłym akcentem, kochani, ja już wracam do ładowarki. Ładowarkę trochę ogarnąłem ostatnio. Umyłem ją, dziadówę, bo się taka brudna zrobiła, że szok. Ogarnąłem temat. Wracam sobie do ładowareczki. O! Tu se live'a prowadzi farmer, bo live'a trzeba prowadzić całe życie, bo nie może być inaczej. Piąte miejsce w top 1 będziemy walczyć. Więc kończymy odcinek. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się w następnym. Farmer wraca do roboty. Muszę dokończyć paszowozy, a z wami się widzę w następnym odcinku. Pozdrawiam, hejo!